już bracie, choć raz trzeźwo na świat. Chcę nauki wszystkie, jeśli masz ambicje, gdy nadejdzie czas, zawoła nas, stanie nas nad rzeką, szumem przed daleka. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. Piłkę kopać chcesz, kopać na trawę śwież. Zagraj razem z nami, zagraj z kolegami. Rankiem kiedy świt puka do drzwi, ciągną młody w pole, razem jest w amore. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy go znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. No dobra,
daje, no. Oddaj piłkę, szczeniaku. To nasze boisko. My tu mamy wyznaczony trening. Te, skumbria. Zapytaj ich, czy umieją liczyć do 10. E, szczeniaki. Umiecie liczyć do 10? Nie wygłupiaj się, skumbria. Zapytaj ich, czy umieją się przeżegnać. Powtarzam ci, skumbria, że to nasze boisko. Wolnego, myślisz, że się ciebie boimy? Daj mu w ucho, skumbria! Trening? Co, bijatyk wam się zachciewa? Tak wygląda trening? Tak postępują sportowcy? Co? Proszę, ja kogo? Co? Żebym to był ostatni raz? Co, znowu zaczynacie? Co się tu dzieje, kobuty? Spokój, spokój! Co się dzieje? Co? Co? Boi się i nam zająć boisko! Teraz nasz trening! Nie chcę tu widzieć chuliganów i rozrabiaczy! Kazanie to dla nich, panie mistrzu! Codziennie tu grają, a nam nie chcą pozwolić. Bo oni mają swoje boisko, my do nich nie przychodzimy. Tu miejsca wystarczy dla każdego. A jak chcecie zobaczyć, kto jest lepszy, proszę ja kogo, to wyznaczcie sobie mecz i wtedy pokażecie, co potraficie, no. Z takimi to nie warto grać. Już się widziałem takich kozaków jak ty, silnych buzi. Boisz się, co? Boisz, boisz. No to zagrajcie, proszę, no. Może być. Kiedy? Może być w niedzielę. No co, odpowiada wam? W niedzielę o 5 w trampkach i po pół godziny każda połowa. Może być. Tylko przynieście worek na bramki. I nie będziemy grali taką szmacianką, tylko normalną gałą. Nie. Taką gałą legalnie nie możemy grać meczu. Niehonorowo. Musimy postarać się o nową. Ile mamy w kasie? Puchy, panowie. Wiara nie płaci składek. Manko na całej linii. Saldo wynosi 85 zł i 40 groszy. Nie ma cudów. To mało. Widziałem nową meczówę w sklepie sportowym. 365 zł. Majątek. Co się łamiecie? Możemy zagrać ich piłką. Prawie nowa. Stuknij ty się w głowę. Ich piłką na naszym boisku? Powiedzą, że nas nie stać. To dłużmy mecz. Czyś ty, bracie, zwariował? To nie fair. Pomyślą, że się ich boimy. Paragon, ty masz elektronowy mózżek. Wykombinuj coś. Co ja mogę wykombinować? Kasa pusta, a bractwo nie płaci składek. Legalnie nie ma cudów.
Za 80 zł nie kupimy nowej piłki. Paragon, ty masz zawsze fenomenalne pomysły. Tu chodzi o honor drużyny. Co tak stoicie jak na pogrzebie? Jak honor, to honor, załatwione. Szanowanie, pani Matulkowa. A ty czego tu szukasz? Jak szkoła, to nie przychodzisz. A jak wakacje, to szanowanie. Przyszedłem zapytać, jak szanowny reumatyzm. Łamie po kościach. Tak łamie, że... Na łamanie najlepszy czarny kot pod pierzyną. A idź ty, takie rzeczy będziesz mi opowiadać. Albo czysty spirytus na rasowych mrówkach. Nie czaruj, Paragon. Lepiej powiedz, o co ci chodzi. Może przynieść trochę czystej wody? Nie, na razie nie trzeba. Pani Matulkowa, ma pani klucze od magazynu sportowego? A czego ci się znowu zachciewa? Piłki, pani Matulkowa, na jeden mecz. Tu nie pożyczalnia, tu szkoła. Oddam, pani Matulkowa, niech mnie polny konik kopnie. Na jeden mecz. No dałabym ci, ale pan Ziętarski surowo zabronił. Ja mam u pana Ziętarskiego piątkę z gimnastyki. A z innych przedmiotów? Szkoda gadać. Pani Matulkowa, ja pani za to wyczyszczę 3 szyby. Na cacy. Na cacy. Żaden nie pasuje. Czekaj. Ojej, na śmierć zapomniałam. Pan Ziętarski zabrał wczoraj klucz od magazynu. To może wytrychem. Niech cię ręka boska broni. To co ja teraz zrobię? No może pożyczysz gdzie indziej. Do widzenia, pani Matulkowa. Do widzenia. I niech pani pamięta. Czarny kot pod pierzyną. Paragon, czekaj, czekaj. Może zatelefonujesz do pana Ziętarskiego z kancelarii? 32, 16, 21. 1. Słucham. Czy to nasz kochany pan Ziętarski? Słucham, kto mówi? To ja, Marian Tkaczyk. Dostałem od pana piątkę z gimnastyki. Tkaczyk, z 6B. Cześć, Paragon, jak ci leci? Fatalnie. Mam zmartwienie. Co się stało? Mamy mecz z huraganem. A to jest powód do zmartwień? Nie. Tylko, że nie mamy piłki na ten mecz. Chciałem właśnie... Może pan by nam pożyczył z magazynu? O, chętnie, ale spóźniłeś się, bo dziś wyjeżdżam z chłopcami na obóz wędrowny. Czy nie mógłby pan wyjechać jutro? No niestety. Trzymaj się, Paragon. A czego tu jeszcze szukasz? Pani Matulkowa, ile może kosztować taka szyba? 80 zł. 80? Nie więcej? A co się tak wypytujesz? Mamy w kasie 80 zł. No. Jak 80? To mogę wybić. W imię ojca i syna, wybić szybę. Tak z niczego. Ale to ja wybiję, nie pani. Niby przypadkowo. A pójdziesz ty, utrapienie? Ty, czego ci się zachciewa? Czarny kot pod pierzynę i okno. Szanowanie pani Matulkowa, niech pani spróbuje spirytusu na mrówkach. Och ty! Jak ty wyglądasz? Nawet się nie umyłeś. Myłem się. Kiedy? Wczoraj rano. A gdzie rozdarłeś wiatrówkę? Ciągle się gdzieś włóczysz. Nic dobrego z tego nie wyjdzie.
Zostań tam, będziesz podawał. Podaj. A drugiej tam nie ma? Legalnie nie ma. Widocznie mi się zdawało. Pacanek, gdzie moja koszulka? Iglaś, pożycz mi się udawać. Sam, nie mam. Wiecie, moje rękawiczki się rozwaliły. Ja będę to dobrze. Ale ten huragan dzisiaj dostanie. Powiedz prawdę. Skąd ta piłka? Co się martwisz? Przecież wiesz, zorganizowałem. Paragon w dobrej formie. Ta meczowa kosztuje chyba ze 300. Nawet więcej. To skąd wziąłeś forsę? Co się martwisz? Powiedz, skąd? Odczep się ode mnie. Mówię, że legalnie. Znowu się kłócicie? A ty się nie wygłupiaj. Przyniósł fantastyczną piłę, to o co ci chodzi? O co? O honor drużyny. Jakżeś taki honorowy, to dlaczego sam nie przyniosłeś, co? Proszę. Świetna piłka. Skąd ją macie? Zorganizowaliśmy, jak grać, to z fasonem. Dobra. Podaj, 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 pod
jeszcze raz faulujesz, to cię wyrzucę z boiska. Ja, panie sędzio? A kto? Ja sfaulowałem przez dwóch piłką. Możesz grać? Nie da rady, idę do domu. Na miejsce, chłopcy! Gramy! Już, 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 już! Hej, chłopcze! Zaczekaj. Co ci się stało? Nie wiem. Boli. Sfaulował mnie. Siadaj, zaraz zobaczę. Gdzie cię boli? W kostce. Lepiej ci? Lepiej. Słowo daję, że przeszło. Pan to jak doktor. No spróbuj wstać. Legalnie przeszło. Dziękuję. Atak, atak do przodu! Chłopcy, brawo! Na medal, chłopcy! Jeden, jeden to niezły wynik. Jeszcze lepsze zgranie, lepsza kondycja i wygramy z nimi jak nic. Nieźle grasz, mały. Ta bramka była pierwszej klasy. Ano gra się, panie Wacku. Podpatruję wasze zagrania. Na każdy mecz przychodzę. Tak? A na treningi też? Czasami. Widzę, że macie wdechową meczówę. Ja nie ukradłem. Pożyczyłem. Chciałem oddać po meczu. Nie mieliśmy pieniędzy. I trzeba było przyjść, poprosić? Może byśmy wam pożyczyli. A tak to jak wyglądasz? Ma pan. Nie potrzebuję. Powiedziałem, że tylko na jeden mecz. A mówiłeś, że legalnie. Oni nic nie wiedzieli. To ja. Zabrałeś, to odnieś. Cześć, chłopcy. Kompromitacja. Wiedziałem, że tak będzie. Coś ty narobił. O co ci chodzi, Mandżaro? O honor drużyny. Przecież mu powiedziałem, że to ja. Myślisz, że ci uwierzył? Słowo honoru, że mówię prawdę. Takich jak ty, to nie potrzeba nam w drużynie. Ważny! A mecz to się nie liczy. Bez łaski! Gwizdzę dla ciebie! Gwizdzę dla was wszystkich! Thank you.
bracie, choć raz skończyć trzeźwo na świat. Cej nauki wszystkie, jeśli masz ambicje, gdy nadejdzie czas, zawoła nas, zawoła nas. Stali las nad rzeką, szumem cię z daleka. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy go znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La, 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 la.